Małgorzata Korzuchowska pogrążona w żałobie pożegnała bliską osobę, zdjęcia z pogrzebu rozdzierają serce. Małgorzata Korzuchowska chętnie opowiada internautom o swojej codzienności, nawet jeśli sprawia to jej wiele bólu. Tym razem podzieliła się w mediach społecznościowych widokiem z cmentarza. Odeszła bardzo ważna dla niej osoba. Może wieńców ściska za serce, a aktorka podkreśliła dokonania zmarłej. Małgorzata Kożuchowska przekazała smutne wieści. Gwiazda w show biznesie z powodzeniem występuje już od ponad 30 lat. Rozpoznawalność zyskała przede wszystkim za sprawą telewizyjnych produkcji, które latami bawiły i wzruszały widzów. Każdy z nas zna ją jako Natalię z rodzinki.pl, a nie jeden fan uronił łzę na widok dramatycznej śmierci Hanki Mostowiak w M jak Miłość. Prywatnie Małgorzata Kożuchowska chętnie udziela się w internecie, gdzie opowiada nie tylko o filmowych wydarzeniach, ale także prywatnych sprawach. Wieloletnia aktywność sprawiła, że aktorka może być nawet wzorem do naśladowania. Szczerością i naturalnością przykuła uwagę internautów. Tym razem pokazała im zasmucające kadry z życia codziennego. Wybrała się na cmentarz, by pożegnać ważną osobę. Widok grobu zalanego wieńcami białych i czerwonych róż ściska za serce. Gwiazdy często swoimi życiowymi sprawami dzielą się w mediach społecznościowych. Tym razem aktywność Małgorzaty Kożuchowskiej nie dotyczyła filmowych poleceń czy modowych inspiracji. Z obserwującymi postanowiła podzielić się chwilami żalu. Dzień zaczął się dla niej wizytą na cmentarzu, gdzie odbyło się ostatnie pożegnanie ważnej dla niej osoby. W krótkiej relacji postanowiła pokazać wszystkim, co zastała na grobie zmarłej. Nagrobek został zakryty ogromnymi wieńcami biało-czerwonych kwiatów, by uhonorować pamięć seniorki. Zaraz przy miejscu pochówku znalazło się zdjęcie zmarłej z czasów jej młodości, a także tabliczka nagrobkowa. Małgorzata Korzuchowska pokazała internautom również fotografie z ostatnich lat życia kobiety. Była ona bardzo ważna nie tylko dla historii Polski, ale także samej aktorki. Małgorzata Kożuchowska o śmierci bliskiej osoby. Kto zmarł? Aktorka uczestniczyła w uroczystym pożegnaniu Czesławy Urszuli Sielskiej o pseudonimie Nina. Kobieta była jedną z łączniczek podczas Powstania Warszawskiego. Miała wtedy zaledwie 16 lat. Żegnająca ją gwiazda nazwała ją w relacji bohaterką. W jednej z relacji zdradziła, że nie tylko ona czerpała z odwagi, jaką reprezentowała zmarła. Okazję do poznania jej historii miał także syn Małgorzaty Korzuchowskiej. Odejście seniorki wzruszyło telewizyjną gwiazdę. Dziś pożegnaliśmy panią Czesie, wspaniałego, odważnego człowieka. Cieszę się, że jaś miał zaszczyt i przyjemność ją poznać, wyznała. W relacji można było usłyszeć także jedną z patriotycznych pieśni z czasów wojny. Małgorzata Korzuchowska pogrążyła się w żałobie.